Gminy w Międzyrzecu Podlaskim. Witam Państwa, pozwólcie, że Państwa w swoim imieniu przywitam wójta gminy w Międzyrzecu Podlaskim, pana Krzysztofa Danowicza. Witam Panią Sekretarz Gminy. Witam Panią Główną Księgową. Witam Pana Mecenasa. Witam Panią Kierownik Referatu Oświaty. Witam Panią Kierownik Referatu Inwestycyjnego. Witam Pana Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Witam Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Witam Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Witam Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam Państwa sołtysów i witam firmy obsługujące Rady Gminy i media. Teraz dziękuję. Stwierdzam, że na 15 radnych wszyscy są obecni, więc mamy kworum do podejmowania uchwał. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy w związku z porządkiem mogę zostawić propozycję? Proszę. Panie Przewodniczący, proszę o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6, dwóch uchwał w podpunkcie E. Uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu do zdarzania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. A w podpunkcie F uchwały zmieniającej uchwałę nr 6/46/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiej. Dziękuję. Czy jest jakieś propozycje? Nie widzę. Będziemy głosować nad przyjęciem punktu w punkcie 6 E i F. Kto jest z Państwa za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu do zdarzania wody i odprowadzania ścieków organowych prowadzonego do zaopiniowania? Karczuk Sławomir. Za. Kwieleska Agnieszka. Za. Fedorów Zenon. Za. Czarski Jarosław. Za. Kłodzkiewicz Andrzej. Za. Piłczuk Jadwiga. Tak. Kopro Pedron. Za. Piotrowski Adam. Za. Lubiński Roman. Za. Łosicki Łukasz. Jestem za. Piętuk Andrzej. Za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Jestem za. Zadniewicz Sławomir. Jestem za. Wprowadzenie podpunktu F w punkcie 6 uchwały zmieniającą uchwałę z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie pomocy finansowej powiatowi bielskiemu. Karczuk Sławomir. Za. Milewska Agnieszka. Fedorów Zenon. Za. Czapski Jarosław. Za. Grunckiewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Jestem za. Skoprą Edward. Za. Piotrowski Adam. Za. Wielicki Roman. Za. Łosicki Łukasz. Jestem za. Pietruk Andrzej. Jestem za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Jestem za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Przystępujemy teraz do przegłosowania całego porządku obrad wraz z tymi dwoma poprawkami. Karczuk Sławomir. Za. Pilewska Agnieszka. Fedorów Zenon. Za. Czapski Jarosław. Za. Grunckiewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Robert Edward. Za. Jarkowski Adam. Za. Lipiński Roman. Jestem za. Łosicki Łukasz. Jestem za. Pietruk Andrzej. Jestem za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Jestem za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Porządek został przyjęty. Otworzyliśmy podpunkt B w punkcie 1. Przechodzimy do otworzenia podpunktu C w punkcie 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Karczuk Sławomir. Za. Milewska Agnieszka. Za. Wodorów Zenon. Za. Czapski Jarosław. Za. Grunckiewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Za. Kotor Edward. Za. Piotrowski Adam. Za. Lipiński Roman. Za. Łosicki Łukasz. Jestem za. Pietruk Andrzej. Jestem za.
Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Dymoszuk Maciej. Jestem za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Protokół został przyjęty. Rozpoczęliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy o Wiążącej Komisji Zwierzącej Działalności. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Kilka spraw związanych z okresem międzysesyjnym. Poproszę panią kierownik referatu inwestycyjnego o przekazanie materiałów dla pracownika, który czeka za zmianę. I teraz przejdźmy do informacji. To jest właśnie praca urzędu związana z pilnością rozpatrywanych spraw i załatwianych. Trwa weryfikacja wniosków mieszkańców celem opracowania dokumentacji aplikacyjnej na instalację OZE. W terenie pracują już audytorzy. Przypominam, iż przygotowujemy się do wniosku aplikowania o dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców naszej gminy. Zakończono postępowanie na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych w zakresie termomodernizacji szkół w Gójcu i Brudnikach. Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru będzie realizowana w ramach projektu kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Międzyrzec Podlaski i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu piątki osi priorytetowej efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.2, efektywność energetyczna sektora publicznego. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu i wykonaniu remontu dróg gminnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. W dniu 2 lipca zostanie podpisana stosowna umowa. W dniu 25 czerwca ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w Trójcu w ramach projektu kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Międzyrzec Podlaski współfinansowana ze środków europejskich. Termin składania ofert upływa 10 lipca. Ogłoszono postępowanie na realizację zamówienia publicznego, opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych w miejscowości Halasy, Kolonia, Rogoźnica i Żawce. Termin składania ofert upływa 11 lipca. Dnia 10 czerwca otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego zgodę na przedłużenie do dnia 30 września 2020 roku realizację rzeczowego zadania termomodernizacji budynku szkoły w Rogoźnicy w ramach umowy o dofinansowanie projektu pod tytułem termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Konieczność przedłużenia termina wynika między innymi ze względów organizacyjnych oraz prowadzonej inwestycji związanej z budową sali pasywnej w szkole podstawowej w Rogoźnicy, hali sportowej. Chcę tutaj też Państwa poinformować, iż terminy związane z realizacją tego przedsięwzięcia nie są zagrożone. W związku z tym planujemy, iż ta sala zostanie oddana 1 września do użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu. Z kolei uroczyste otwarcie tej sali planowane jest na październik połączone ze stuleciem szkoły w Rogoźnicy.
Również informuję Państwa, że gmina Międzyrzec Podlaski, projekt gminy Międzyrzec Podlaski dotyczący monitoringu sieci wodociągowej i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całość projektu 2 miliony stanów. Również miło jest mi poinformować Państwa, że wniosek o dofinansowanie projektu Gminny Program Wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został skierowany do kolejnego etapu, jakim jest ocena merytoryczna. Zakończono inwestycję pod nazwą budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łuk. Tak jak Państwa informowałem, gmina Międzyrzec Podlaski weszła do grupy zakupowej energii, gdyż jesteśmy zobowiązani z energii, na dostawę z dostawcą energii do końca tegoż roku. Wraz z nami weszło kilkanaście innych samorządów i jednostek. W konsekwencji postępowania najkorzystniejszą ofertę opiewa na blisko 33 grosze za kilowatogodzinę. Dotychczasowa cena kilowatogodziny, po której w tym roku płacimy energię elektryczną, to niespełna 22 grosze. Czyli wzrost ceny energii jest na poziomie blisko 35%. To tak tym, którzy twierdzą, że ceny energii nie wzrastają, nie na końcu. Miło mi jest również Państwa poinformować, że gmina Międzyrzec Podlaski po raz drugi została wyróżniona tytułem Business Excellence, honorowanym przez Lubelski Klub Biznesu i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w kategorii Eko-Gmina. Gmina nasza zajęła pierwsze miejsce w stosowaniu rozwiązań ekologicznych na terenie naszej gminy. Chcę również podziękować przede wszystkim na ręce pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz sołtysa wsi Sitno i mieszkańców tejże miejscowości za przepiękną uroczystość podsumowującą Noc Bibliotek na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, a przypomnę wszystkim niezorientowanym, że w 5 bibliotekach na terenie gminy Międzyrzec Podlaski biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci łącznie z nocowaniem, a były to biblioteki Wysokiej, Krzewicy, Halasa, Krogoźnicy i Twójstu. Podsumowanie połączone z prezentacją dzieci i młodzieży biorących udział w tym projekcie miało miejsce w Sitnym. Dziękuję na ręce pana sołtysa za sprawną organizację, pomoc w organizacji, ale przede wszystkim też za taką dużą życzliwość i zaangażowanie zarówno przy grillu i przy wszystkich pracach porządkowych. Kulminacyjnym spotkaniem był przepiękny Teatr Ognia w wykonaniu profesjonalnej grupy z Sandomierza. Myślę, że każdy, kto z nas był pod wrażeniem tegoż wydarzenia, ale też mieliśmy okazję obejrzeć spektakl, bajkę wystawianą przez Klub Seniora w Rzeczycy, Kot w butach, Jezu, tylko czego on kapturuje w tym głowie, Kot w butach, gdzie to nasi seniorzy w sposób bardzo profesjonalny, radosny zaprezentowali tą bajkę dla dzieci. Naprawdę prześwietna inicjatywa. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Miło mi jest również Państwa poinformować, że
byliśmy współorganizatorami Powiatowego Dnia Działacza Kultury. W tym roku odbył się on na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w miejscowości Krzymoszyce w Tęczowym Folwarku. Ale też chciałbym poinformować Państwa, że w ramach tegoż projektu ogłoszony został kolejny konkurs Ocalić od Zapomnienia i Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim zajęła trzecie miejsce. Gratulujemy Pani Dyrektor. Czerwiec był dniem bardzo, a właściwie nie wiem, bo to praktycznie codziennie coś się działo, stąd też to moje określenie, ale miesiącem bardzo intensywne. Mianowicie 14 czerwca w Tłuszczu zorganizowaliśmy kolejną już szóstą galę mistrzów, gdzie nagrodziliśmy i pokazaliśmy mistrzów szkół gminy Międzyrzec Podlaski najlepszych, najlepszych. Dziękuję Pani Dyrektor za sprawne przygotowanie całego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim na ręce Pani Sołtys z miejscowości Tłuszczyk i Wawce dziękuję za pomoc i zaangażowanie w organizacji tegoż przedsięwzięcia. Jak jesteśmy przy Tłuszczu, to nie wiem czy Państwo wiecie, ale 17 czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka w Tłuszczu obchodziła urodziny 70-lecia. Gratuluję sprawnie funkcjonującej biblioteki, która staje się miejscem nie tylko bliskim czytelnikom, ale też bardzo ważnym miejscem łączącym działalność kulturalną, społeczną na tym terenie. Chciałbym również poinformować Państwa, że lipiec zapowiada się nie mniej atrakcyjnie. Mianowicie 7 lipca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy będzie obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia, a w ostatnią niedzielę właśnie obok tej jednostki w sposób już oficjalny została usankcjonowana młodzieżowa drużyna pożarnicza w Rzeczycy i młodzi adepci sztuki pożarniczej złożyli stosowne ślubowanie. W dniach 15 lipiec, 2 sierpnia 2019 będziemy gościć w naszych bibliotekach wolontariów ISEC-u. Jest to kontynuacja ubiegłorocznej wizyty wolontariuszy z całego świata, praktycznie w gminie Międzyrzec Podlaski. Nasze dzieci mają możliwości i szanse zwiedzać świat, ale na 3 tygodnie świat przyjedzie do gminy Międzyrzec Podlaski i będą mogli przebywać z obcokrajowcami, studiować język, poznawać kulturę. Dziękuję za fajną inicjatywę. Chcę również Państwa poinformować, że zarówno Gminna Biblioteka Publiczna, ale przede wszystkim Gminny Ośrodek Kultury na okres wakacji zaprojektował i zaplanował wiele działań i inicjatyw związanych z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Bardzo proszę wszystkich zainteresowanych do śledzenia portali społecznościowych, stron internetowych gminy oraz instytucji kultury. Na pewno każdy z nas znajdzie coś dla siebie ciekawego. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Przedstawię Państwu pismo, które wpłynęły do Rady Gminy. Wójt gminy złożył raport o stanie gminy Międzyrzec Podlaski. Wojewoda lubelski przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze nad uchwałą, którą dzisiaj będziemy rozpatrywali w sprawie regulaminu dostarczania wody do zanieczyszczenia ochrony gminy Międzyrzec Podlaski. Wpłynęło też pismo od Pani Dyrektor Przedszkola w Rzeczycy w sprawie
zakupu, finansowania i montażu garażu blaszanego. Tą sprawę będziemy rozpatrywali w miesiącu sierpniu. Płynęły dwie kandydatury na ławniku do sądu okręgowego. To są wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Czy przewodniczący komisji stałej mają informacje do przekazania? Komisja budżetowa dalsza. Komisja oświatowa dalsza. Szanowna sekretarz. Komisja rezydencyjna przeprowadziła kontrolę Gminnego Ośrodka Kultury za okres 18 roku z udzielonej dotacji i pozytywnie oceniła wydatkowanie i rozliczenie dotacji. Dwie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Działalność GOP zasługuje na pozytywną ocenę, widać zaangażowanie różnego rodzaju inicjatywy, otwartość na współpracę i potrzeby środowiska. Należy podkreślić, że ośrodek prowadzi działalność na bardzo wielu różnorodnych płaszczyznach. Na tym samym posiedzeniu wejrzeliśmy właśnie przeprowadzili kontrolę Gminnej Biblioteki Publicznej za okres 18 roku udzielonej dotacji i komisja pozytywnie ocenia wydatkowanie i rozliczenie dotacji. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby Gminnej Biblioteki. Funkcjonowanie biblioteki zasługuje na pozytywną ocenę. Biblioteka dobrze realizuje swoje zadania statutowe. Ponadto nie ogranicza się do czytelnictwa jako działalności podstawowej, co widać w szeroko przeprowadzonych działaniach mających wpływ na aktywizowanie lokalnej społeczności. Jest otwarta na współpracę i potrzeby środowiska. No i dziękuję. Rozpoczął się punkt drugi porządku obrad, podzielony punktu trzeciego. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji rady. Macie Państwo jakieś zapytania pisemne? Nie widzę. Rozpocząć punkt trzeci, przechodzimy do punktu czwartego. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok i przedstawienie raportu. Dziękuję Panie Przewodniczący. Po raz pierwszy nowe, właściwie zmienione przepisy prawa nakładają obowiązek na wójtach gminy Zybec Podlaskich, wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz marszałków województw na opracowanie i przedstawienie raportu o stanie jednostek, których kierują. I stosowny raport Urząd Gminy opracował i w wymaganym prawem terminie przekazał Wysokiej Radzie. Oczywiście wraz z opracowanym raportem został upubliczniony na stronie internetowej gminy i każdy z mieszkańców, nie tylko gminy, ale każdy zainteresowany mógł zapoznać się z tym raportem, a następnie zapisać się do dyskusji związanej z zagadnieniami poruszanymi przez raport Gminy Międzybec, o stanie Gminy Międzybec Podlaskich. Ja przedstawię zagadnienia tego raportu, a szczegółowo raport był omawiany na pracach komisji, gdzie każdy z radnych miał możliwość w ustawowym terminie otrzymać ten raport, a następnie zapoznać się oraz przedyskutować niektóre aspekty, elementy tego raportu. Raport uwzględnia ogólne informacje o gminie, następnie polityki i programy i strategie realizowane w 2018 roku, realizację uchwał Rady Gminy, opisuje finanse gminy, gospodarkę przestrzenną, infrastrukturę drogową, gospodarkę nieruchomościami, inwestycje, realizację funduszu sołeckiego, gospodarkę wodną ściekową, ochronę środowiska, oświatę,
współpracy z organizacjami pożytku publicznego, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ochotnicze straże pożarne, ochronę zabytków, pomoc społeczna, kultura, współdziałanie z organizacjami samorządowymi, certyfikaty i wyróżnienia. Podkreślam, iż jest to raport za 2018 rok. Staraliśmy się uchwycić wszystkie istotne elementy z życia gminy związane z funkcjonowaniem zarówno urzędu gminy, jak i wójta gminy oraz realizacji uchwał i strategii podejmowanych w uchwałach przez Radę Gminy w roku 2018. Czekamy też na sugestie od kolegów radnych przy opracowywaniu raportu na rok 2019. Jesteśmy w połowie roku 2019 realizacji budżetu. Więc jeżeli oczywiście raport zawiera informacje niezbędne do takiego szerokiego spojrzenia na funkcjonowanie gminy, ale też od razu zaznaczam, nie powiela on sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 rok. Aby mieć cały obraz funkcjonowania finansów gminy, należałoby te dwa dokumenty czytać wspólnie. Wówczas będziemy mieć cały obraz funkcjonowania gminy. Aby nie przedłużać, oczekuję na dyskusję i pytania, panie przewodniczący. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu debat. Proszę bardzo, państwo radni w sprawie raportu. Prezentująca osoba gminy Międzyrzec Podlaski oprócz
dokonań związanych z działalnością gminy w obniżaniu emisji dwutlenku węgla, rozwiązań proekologicznych. Dostrzegła to, że gmina Międzyrzec Podlaski jest gminą, która wspiera i buduje kapitał społeczny. A ten kapitał społeczny budowany jest dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców i inicjatywom oddolnym. Mówiłem o tym, iż Klub Seniora w Rzeczycy wystawił dla dzieci bajkę poświęconą, znaną bajkę Kotkuta. Ale z dużą radością odebraliśmy również na Święcie Rodziny w przedszkolu w Rzeczycy bajkę wystawioną przez pracowników przedszkola dla swoich dzieci. Więc trzeba mieć dużo dystansu do siebie i odwagi, aby wystąpić przed swoimi dziećmi w bajce i świetnie się bawić. A to oznacza, że mam zaszczyt kierować gminą, która jest gminą otwartą na pomysły, śmiało je realizuje i bardzo to sobie cenię. Oczywiście, proszę Państwa, dochody na dochody gminy składa się wiele czynników. Prawdą jest, że na dzień dzisiejszy jesteśmy zaangażowani w 11 projektów ze środkami unijnymi. Część jest na etapie realizacji, część jest na etapie końcowym. Część jest projektów, które są dopiero, a właściwie może inaczej, mamy podpisane umowy, a będą realizowane w roku 2020-2021. Dbając o finanse gminy, oczywiście, w sposób odpowiedzialny, po pierwsze rozkładamy te inwestycje w dłuższym okresie realizacji. Po drugie, proszę Państwa, odpowiedzialna polityka finansowa prowadzona przez gminę Międzyrzec Podlaski oczywiście zakłada używanie różnego rodzaju narzędzi finansowania projektów ze środkami unijnymi, nie tylko dochody własne. I trzecia rzecz bardzo, bardzo istotna, chcę tutaj z tego miejsca powiedzieć, że w trosce o majątek gminy, bo środki zewnętrzne pozwalają nam powiększać majątek gminy przy angażowaniu się minimalnym naszych środków finansowych. Nie jest to istotne, czy te środki są środkami pochodzącymi z dochodów, z nadwyżki budżetowej, czy też przy różnego rodzaju instrumentów finansowych. Istotą rzeczy jest to, aby zachować stabilność dochodów do wydatków bieżących i tego bardzo skrupulatnie, panie przewodniczący. Bo ja troszeczkę nie mam po innym zapytać. Chciałem pytać po prostu o to, czy my nie będziemy mieli kłopotów, po co mi chodzi. Chodzi o jedną rzecz, że podatek dochodowy osób fizycznych będzie zmniejszony. Z kolei mamy więcej płacić dla nauczycieli, którzy mają już podwyżkę o 1000 zł i 300 zł za wychowawstwo, a subwencja oświatowa raczej nie będzie. Tak, zastanawiam się, jak ująć to, aby nie obrazić rządzących tym krajem. Więc tak może poproszę w kilku słowach.
Po pierwsze, proszę Państwa, same regulacje, które są wprowadzane dzisiaj, czy my to nazywamy regulacjami uwolnienia od podatku dochodowego ludzi młodych, czyli zwolnienie praktycznie ze świadczeń podatkowych. To wszystko oczywiście przekłada się w sposób znaczący na budżet gminy. W jaki sposób? No przecież od podatku dochodowego odpowiednie środki proporcjonalnie wpływają do budżetu gminy w formie dochodów gminy. Wykluczenie pewnej grupy oznacza zmniejszenie dochodów gminy międzygospodarskiej. Po drugie, już sama regulacja, która dotycząca wynagrodzenia w oświacie, która weszła w marcu z wyrównaniem od 1 stycznia, to niespełne 5%, wyszacowaliśmy, że gminę Międzybrzec Podlaski będzie kosztowała przy stanie zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019 roku 550 tysięcy. Zwiększoną subwencję otrzymaliśmy w wysokości 180 tysięcy. W związku z tym pozostałe środki musimy znaleźć w budżecie gminy. Poza tym, proszę Państwa, faktycznie rząd wydał stosowne rozporządzenie zmieniające wynagrodzenie nauczycieli od 1 września 2019 roku. Będzie to wzrost na poziomie poniżej 10% wzrost wynagrodzenia plus dodatkowe pochodne wynagrodzenia, czyli wychowawstwo minimum 300 zł. I ten 1000, o którym mówił Pan Przewodniczący, dotyczy to nauczycieli stażystów, jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł dla każdego stażysty od 1 września 2019 roku. Według informacji przekazywanej przez nowego ministra oświaty i ministra finansów, rząd nie planuje zwiększenia subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Będzie to oznaczało konieczność pokrycia tych wydatków dochodami własnymi gminy, jeżeli nic się nie zmieni pod tym względem. Chcę Państwa poinformować, że zarówno Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Związki Miast Metropolitarnych, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów występują ze wspólnym stanowiskiem do rządu o pilne spotkanie i rozmowy dotyczące finansowania zadań zlecanych przez budżet państwa w tym zakresie. No właśnie, oczywiście, jak słuchamy pana premiera i ministra finansów, który mówi o wzroście dochodów z PIT-ów, które są przeznaczane dla gmin, czy innych dochodów, to jest prawda. Te dochody wzrastają. Ale wzrastają one na poziomie kilkudziesięciu procent. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, wzrastają koszty związane z funkcjonowaniem naszej gminy i każdej gminy w Polsce. Ja chcę o tym mówić, żebyśmy mieli tego świadomość, jakie to są koszty. Po pierwsze, koszty związane z realizacją inwestycji. Wzrastają one o 20-30%.
Po drugie, proszę Państwa, wzrost cen nośników energii, w tym wspomniany chociażby prąd, gdzie myśmy zakładali zarówno w tym roku i w latach następnych, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, czy ogniwom fotowoltaicznym w naszych instytucjach, czy wymiany oświetlenia na oświetlenie LED-owe, zyskamy wolne środki, które zaangażujemy właśnie we wkłady na inwestycje. Dzisiaj wiemy, że tych środków nie będziemy mieć w takiej wysokości, jakie planowaliśmy. Na dzisiaj podchodzimy do kwestii finansów gminy w tym roku w sposób bardzo rygorystyczny i racjonalny. Starając się z jednej strony szukać oszczędności wszędzie tam, gdzie jest. I proszę się też nie dziwić słowom wójta, jeżeli składane są wnioski, że trzeba, należy wykonać pewną inwestycję, zakup. Cóż to jest tylko 20 tysięcy, panie wójcie. To ja mówię, że dla nas na dzisiaj 20 tysięcy to są poważne środki finansowe, bo jeżeli my w każdym dziale zaoszczędzimy, wyjmiemy 20 tysięcy, tu zbiera nam się kilkaset tysięcy. Więc musimy wygenerować te środki, tak, aby zapewnić w przypadku oświaty stabilny system edukacyjny i stabilne finansowanie oświaty. Dlatego dzisiaj nie przedstawiamy pod tym względem konkretnych wyliczeń, gdyż będziemy je znać na dzień 1 września, gdy zostaną ostatecznie określone arkusze organizacyjne i zawarte umowy o pracę z nauczycielami. Wówczas w sposób bardzo precyzyjny wyliczymy wszystkie koszty i możliwości ich finansowania. Dziękuję. Proszę bardzo, ktoś jeszcze ma pytanie? Co prawda, już mi pan przewodniczący trochę wyprzedził z pytaniem, ponieważ wydatki na oświatę w raporcie jest, że 32,1% stanowią wydatki na oświatę. Moje pytanie jest takie, czy otrzymywana subwencja wystarcza na zaspokojenie tego? No, z grubsza wiem, że nie, ale może poproszę o wyjaśnienie. Od lat nie wystarcza. Powiem więcej, pani radna i wszyscy koledzy radni. Otrzymywana subwencja w wysokości rocznej to jest około 9 600 000. Nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń z tego oświatowej na dzisiaj. Koszty związane z funkcjonowaniem całego systemu oświaty to jest ponad 13,5 mln zł. Naszym zadaniem jest na dzisiaj tak przyjrzeć się systemowi oświaty, aby nie generować zwiększonych kosztów przy założeniu jeszcze jednego. Subwencja na 2020 rok będzie niższa oświatowa od obecnej, jeżeli nie zmienią się algorytmy i współczynniki człowieka. I o tym chcemy rozmawiać ze stroną rządową i o to apelujemy jako środowiska samorządowe. I szczególnie ona będzie dotkliwa dla gminy wiejskich. A jest to związane z redukcją liczby dzieci w szkołach podstawowych. W przypadku naszej gminy to będzie 120-130 dzieciaków mniej. Nie dlatego, że mniej tych dzieci jest w rocznikach, ale tylko i wyłącznie dlatego, że w tym roku odchodzi ostatni rocznik gimnazjum. I do tej pory mieliśmy 9 roczników szkoły podstawowej, 6-klasowa szkoła podstawowa, 3-letnia gimnazjalna, a od 1 września 2019 roku będzie 8. Tylko 8-klasowa szkoła podstawowa. Dziękuję.
Proszę bardzo. Jeśli można, to ja chciałbym dwa słowa bardziej o raporcie niż ostatniej gminy, bo jaka gmina jest, to każdy widzi, że się rozwija i idzie to nie tylko moim zdaniem w dobrym kierunku. Natomiast dwa słowa o samym raporcie, o strukturze tego raportu, tak jak został napisany. Myślę, że został bardzo dobrze napisany. I każdy mieszkaniec, który nawet nie interesował się tym, co się dzieje w gminie, czy nawet nie mieszkaniec, ktoś, kto przeczyta ten raport, będzie doskonale zorientowany w tym, co w gminie się dzieje. Więc uważam, że taki raport jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby mieszkańcy szanowali. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, słyszymy tutaj o wielu różnych trudnościach związanych z funkcjonowaniem oświaty, finansowaniem. Rodzice, mieszkańcy oczekują mimo tego, że będzie lepiej, wierzą w to, że będzie lepiej. Ja solidaryzując się z tym głosem, chciałbym zwrócić uwagę na pewne braki, które jeszcze duże braki uważam są w naszej gminie, związane szczególnie ze infrastrukturą sportową dla dzieci przy szkołach. Mamy budowaną wspaniałą halę. Ćwiczenia związane na hali są raczej sporą zimową, a też nie dają możliwości wykonywania niektórych nawet ćwiczeń biegowych, czy choćby skoczni dali. Nasze szkoły nie mają wieży, nie mają tych skoczni dali, więc ja tutaj zwracam się do radnych, do wójta, że gdzieś tam na pewno z tyłu głowy jest taka potrzeba. Proszę, żeby ta potrzeba gdzieś tam czołowe miejsce została przesunięta. Chcę sprawę do pana przedstawienia pytań. Zamykam debatę. Przechodzimy do punktu z głosowania do uchwały w sprawie wotum zaufania. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wydania wotum zaufania wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski za 2018 rok. Przechodzimy do głosowania. Artur Skalony. Za. Mielewska Agnieszka. Za. Fedorów Zenon. Za. Czarski Jarosław. Za. Brązkiewicz Andrzej. Za. Ilku Piatiga. Jestem za. Kopron Edward. Za. Kwiatkowski Adam. Jestem za. Lipiński Roman. Za. Łosicki Łukasz. Jestem za. Pietruk Andrzej. Jestem za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Jestem za. Tymoszuk Maciej. Jestem za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonaniem budżetu gminy za 2018 rok. Podpunkt A. Przedstawienie sprawozdania z wykonaniem budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdań finansowych. Poproszę panią skarbnik, bo pewnie ona faktycznie od nieobecności owego punktu budżetowego na pani skarbnika konfunkcję pana należy. Budżetu gminy na rok 2018 w następujących kwotach. Dochody ogólne 61 725 tysięcy, dochody bieżące 46 919 tysięcy, dochody majątkowe 14 806 tysięcy. Wydatki zaplanowane w kwocie 68 284 tysiące, wydatki bieżące 44 931 tysięcy, wydatki majątkowe 23 342 zł. W trakcie roku plan budżetu gminy zmieniany był 25-krotnie. Planowane dochody i wydatki zrealizowane w następującym kwocie. Dochody, plan po zmianę 61 605 tysięcy i został zmniejszony do tego uchwalonego w styczniu o 120 489 zł. Wykonanie dochodów ogółem 54 413 073 zł 53 grosze. Zrealizowano dochody ogółem w 88%. Z tego dochody bieżące zrealizowano w 94%, dochody majątkowe w 59%. Wydatki razem plan po zmianach wynosił 68 274 000
był zmniejszony do pierwotnie uchwalonego o 10 161 zł. Wykonany został 60 637 tysięcy, co daje 88,81%. Wydatki bieżące zrealizowano w 91%, wydatki majątkowe w 82%. Budżet na rok 2018 zakładał deficyt w kwocie 6 558 tysięcy. Po realizacji dochodów i wydatków budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 zamknął się deficytem w wysokości 6 223 985 zł 21 groszy. Deficyt został pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 2 milionów oraz nadwyżką budżetową w wysokości 4 223 tysiące. Płatności pochodzące z instytucji pośredniczącej, to jest Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, do dnia 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 7 milionów przy planie 13 milionów, co daje 51% wykonania dochodu. W związku z tym gmina zaangażowała środki własne w celu zapłaty za zobowiązania, które wynikały z realizacji projektów unijnych. Do realizacji w 2018 roku zaplanowano 54 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 18 565 000. Plan zrealizowano w 81% w wysokości 15 milionów 40 tysięcy. Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku wyniosły 4 miliony 54 tysiące, przy planie 4 milionów 86 tysięcy zostało 99% wykonania. W 2018 roku budżet gminy został podzielony fundusz sołecki. Plan wynosił 652 982,83 zł i został zrealizowany w 96%. Realizacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na koniec 2018 wyniosła 3 529 359 zł. Należności wymagane gminy na dzień 31 grudnia 2018 wyniosły 1 600 000. Dotyczyły należności budżetowych, należności tytułu dostaw i usług w kwocie 132 000. Były to należności z tytułu dostarczania wody oraz ścieków, a także wynajmu lokali. Należności z tytułu podatków i opłat w wysokości 250 tysięcy. Należności wypłaconych świadczeń społecznych w kwocie 1 243 tysiące, głównie z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan zadłużenia wynosił 2 miliony złotych. W 2018 roku gmina udzieliła 4 pożyczek, 2 krótkoterminowych oraz 2 długoterminowych na kwotę 185 206 zł. Pożyczki zostały udzielone dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Międzyrzec-Podlaski. Wszystkie zostały spłacone do końca 2018 roku. W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji poręczeń. W 2018 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 17 472,45 zł. Na raty rozłożono należności z tytułu odpadów komunalnych na kwotę 3 431,76 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacje o stanie mienia zostały przedstawione Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrad Punktowej, która pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez wójta sprawozdanie. Informacje o stanie mienia zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji geodezyjnej wypisów rejestru gruntów, powierzchnia gruntów położonych na terenie gminy Międzyrzec stanowiących jej własność wynosi 456 hektarów. Nie wiem, czy wymieniać, czy wynajem lokali mieszkalnych, ogólna powierzchnia 492 m2, wynajem lokali użytkowych w sumie 286 m2. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik przedstawiła, że była opinia pozytywna. Będzie pani jeszcze w punkcie podpunktu przedstawiać wam? Tak. To proszę. Przez wójta gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
główne sentencje, najważniejszy to wójt gminy wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku, przedłożył roczne sprawozdanie z uchwalenia budżetu. Skład orzekający dokonał analizy przedłożonego sprawozdania opisowego oraz sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków oraz z wykonania dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych. Po ich przeanalizowaniu skład orzekający, nie znajdując nieprawidłowości w ich sporządzaniu, postanowił pozytywnie zaopiniować roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Przedłożone sprawozdania są poprawne pod względem formalno-rachunkowym, odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu. Zastosowana klasyfikacja budżetowa odpowiadała zasadom określonym w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji. Omówiono również wykazane w sprawozdaniu dochodów, zaległości i uiszczeniu należności podatkowych i budżetowych, które wynoszą 1 700 000, tych należności wymagane na 1 600 000. Wójt gminy w sposób wnikliwy odniósł się do występujących na koniec roku budżetowego zaległości w uiszczeniu należności budżetowych i mogą podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania. Przedłożone sprawozdanie opisowe opracowano w sposób czytelny i kompletny. W zakresie wykonania dochodów wójt wnikliwie omówił źródła pozyskania dochodów oraz stopni ich realizacji. Nie ujawniono przekroczeń planu wydatków budżetowych, ani też zaciągania zobowiązań, które stanowiłyby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przedłożone przez wójt roczne sprawozdanie z wykonania budżetu daje podstawę do wydania od pozytywnych ocen. Dziękuję. Zgłosiłem się pod punkt 2. Przechodzimy do punktu C. Przedstawienie wniosku uchwały Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz opinii pozostałych komisji. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Uchwała pierwsza Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gminy Gospodarskiej z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy do 2018 roku oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy Międzyrzec Podlaski o udzielenie wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski absolutorium. Komisja rewizyjna w składzie Karczuk, Czapski, Chmielewska, Frąckiewicz, Sawczuk, Tymoszów uchwala, co następuje. 1. Zaopiniować pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2018 rok. 2. Wystąpić wnioskiem do Rady Gminy Międzyrzec Podlaski o udzielenie absolutorium. Thank you.
Jestem tradycjonalistą i przywiązuję się, nie lubię zmian. No i każda zmiana wprowadza na funkcjonowanie pewien chaos. Stąd też w związku z pewnymi zmianami personalnymi w Urzędzie Marszałkowskim, objęcie władzy przez zupełnie inną opcję polityczną, bo tam są opcje, u nas są mieszkańcy, my nie godzimy się na opcję polityczną. W konsekwencji faktycznie zostały wydłużone przez Urząd Marszałkowski terminy związane z realizacją pewnych przedsięwzięć, jak chociażby rozpatrywanie zaliczkowania, bo w projektach realizacji unijnych oprócz rozliczenia, czyli pozyskania środków już na koniec rozliczenia całego projektu, Możemy korzystać z instrumentów zaliczki, czyli częściowego rozliczania i zaliczkowania inwestycji prowadzonych przez nas bez konieczności szukania i zabezpieczania środków własnych. Na przełomie października, listopada, grudnia, stycznia faktycznie nastąpił pewnego rodzaju zastój z tym związany. Mimo planowanego deficytu nie zakładaliśmy na koniec roku konieczności szukania innych źródeł instrumentów finansowania, jednak byliśmy zmuszeni, gdyż niektóre zaliczki zostały dopiero udzielone po 2-3 miesiącach. Ze wszystkich płatności oczywiście Urząd Marszałkowski wywiązał się, te środki wpłynęły do Urzędu Gminy, ale każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że wystawiona faktura z określonym terminem wymaga zapłaty w terminie też określonym. Tudzież dlatego też te nasze działania, które miały zapobiec pewnego rodzaju tutaj bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, jakieś pytania? Rozpatrzyliśmy podpunkt. Przechodzimy do tego punktu. Jak postawienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego w Radzie Sprawozdań Gminy Gminy z wykonaniem budżetu 2018 rok. Uchwała Rady Gminy Międzynarodowej Podlaskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego w Radzie Sprawozdań Gminy Gminy Międzynarodowej Podlaskiej z wykonaniem budżetu za 2018 rok. Rada Gminy Międzynarodowej Podlaskiej wraz z następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu przedłużonego przez Gminę Gminy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2018 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Przechodzimy do głosowania. Artur Spakowicz. Dla Chmielewska Agnieszka. Bezorówki Jana Sołatwo. Czapski Jarosław. Za. Brąckiewicz Andrzej. Za. Kilczuk Jadwiga. Za. Kopron Edward. Za. Piotrowski Adam. Jestem za. Lipiński Roman. Łosicki Łukasz. Jestem za. Pietruk Andrzej. Jestem za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Jestem za. Tymoszuk Maciej. Jestem za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu tego. Głosowanie z uchwałą w sprawie Czotory. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Czotory budowy Gminy Międzyrzec Podlaski z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Rada Gminy Międzyrzec Podlaski po raz następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z punkt pierwszy sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, punkt drugi sprawozdanie finansowe, punkt trzeci opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie obsługowej. Punkt czwarty. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Punkt piąty. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy udziela się osobowym budowie Gminy Międzyrzec Podlaski z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Przechodzimy do głosowania. Harczuk Sławomir. Za. Mielewska Agnieszka.
Fedorów Zenon – za. Czapski Jarosław – za. Grąckiewicz Andrzej – za. Ilczuk Jadwiga – jestem za. Kopron Edward – za. Piotrowski Adam – jestem za. Lipiński Roman – Łosicki Łukasz – jestem za. Pietruk Andrzej – jestem za. Sawczuk Tadeusz – jestem za. Siłaczuk Piotr – jestem za. Tymoszuk Maciej – jestem za. Zaniewicz Sławomir – jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy udzieliła absolutorium budowy gminy i wyrównawcy z tytułu wyrównania budżetu za 2018 rok. Swoich umiejętności.
Widzimy, jak ten projekt zmienia ludzi i te projekty społeczne, które realizujemy, są dla nas też bardzo istotne i ważne. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za wsparcie i cieszę się, że Państwa mam obok siebie i gdzieś tam pod koniec lipca na pewno się spotkamy, zarezerwujcie jakieś weekend na to, byśmy się wspólnie mogli spotkać i jeszcze powiedz z sobą różnych podobności. Dziękuję. Zmiany w załączniku do kasy przedsięwzięć polegają na prowadzeniu
prowadzenie przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe 5 milionów. Zmian dokonano w przedsięwzięciu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Międzyrzec, kwota 983 tysiące, została przeniesiona z roku 2019 na rok 2020. Dziękuję. Uchwała opiniowała Komisja Budżetowa. Pozytywnie. Dziękuję. Są pytania? Nie przychowali do głosowania. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wydatków prognozy finansowej. Andrzej Sławomir. Za. Mielewska Krzysztof. Będący Zenon. Za. Czarski Jarosław. Za. Połuskiewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Za. Potocki Edward. Za. Kwiatkowski Adam. Za. Jepiński Roman. Za. Łosiński Łukasz. Jestem za. Pietruk Andrzej. Jestem za. Sawczyk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Jest stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpocznijmy pod punktem 6. Przechodzimy z początku punktu C w punkcie 6. Wdrożenia zgody na wydrożenie nieruchomości znajdującej linii komunalnej w gminie Niedźwiedź Podlaski. W związku z decyzją Szanownej Rady na poprzednim posiedzeniu Rady Gminy oraz sugestiami Radnej Gminy przedkładam uchwałę dotyczącą wydzielenia w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 613 o powierzchni 4 hektary 720 ha Pomorzy położonej z miejscowości Zaszczany. To pan Piwa Komisjana. Tak, pozycja pozytywna. Proszę bardzo Państwa, Państwu Buchanie. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie nieruchomości znajdującej linie komunalne w gminie Międzyrzec Podlaski. Przystępujemy do głosowania. Artur Sławomirza, Mielewska Agnieszka, Fedoruk Zenon, Czapski Jarosław, za, Brąckiewicz Andrzej, za, Ilczuk Jadwiga, za, Koprom Edward, za, Kwiatkowski Adam, jestem za, Lipiński Roman, jestem za, Łosicki Łukasz, jestem za, Pietruch Andrzej, jestem za, Sawczuk Tadeusz, jestem za, Siłaczuk Piotr, za, Tymoszuk Maciek, za, za nie wiem, czy to jest. Uchwała została podjęta. Rozpoczęliśmy podpunkt C w punkcie 6. Przechodzimy do rozpoczęcia podpunktu D w punkcie 6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Żarce stanowiącej linii komunalnej w gminie Niedźwiedź Podlaski. Przedkładano uchwałę dotyczącą sprzedaży 7-arowej działki w miejscowości Żarce o numerze ewidencyjnym 974 na 2, dla której sąd rejonowy w Radzeniu ustanowił księgę wieczystą, a stanowił na gminie komunalnej gminy Międzyrzec-Podlaski. Ta uchwała opiniowała Komisja Rolna i Budżetowa. Opinia pozytywna. Pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, Państwa, pytania są. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec-Podlaski z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Żarce stanowiącej linii komunalnej gminy Międzyrzec-Podlaski. Przystępujemy do głosowania. Artur Sławomir, Mielewska Agnieszka, Fedoruk Zenon, Czapski Jarosław, za, Brąckiewicz Andrzej, za, Ilczuk Jadwiga, za, Koprom Edward, za, Kwiatkowski Adam, jestem za, Lipiński Roman, za, Łosicki Łukasz, jestem za, Pietruch Andrzej, jestem za, Sawczuk Tadeusz, jestem za, Siłaczuk Piotr, za, Tymoszuk Maciej, jestem za, Zaniewicz Sławomir, jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie podpunktu D w punkcie 6. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu D w punkcie 6. Przekazanie projektu do gminy dostarczenia wody i odwodnienia ścieków podlegowi regulacyjnemu bez opiniowania. Jest to związane z regulacją
instytucji nadzorującej. W związku z tym, zgodnie z sugestią i procedurami, przekazujemy uchwałę dotyczącą przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i prowadzenia ścieków organowi regulacyjnemu po zaopiniowaniu w sekwencie stosownej uchwały, który to wychodzi. Uchwała Gminy Międzyrzec Podlaskie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Przystępujemy do głosowania. Artur Sławowiec. Za. Jerecka Agnieszka. Dolun Zenon. Czapski Jarosław. Za. Kulowskiewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Za. Koprow Edward. Za. Piątkowski Adam. Za. Lipiński Roman. Tak. Łosiński Łukasz. Jestem za. Piętruch Andrzej. Jestem za. Samczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszuk Maciej. Za. Zajemnik Sławomir. Jestem za. Rozpoczęliśmy podpunkt E w punkcie 6. Przechodzimy do rozpoczęcia podpunktu E w punkcie 6. Zmiana uchwały nr 6, łamane 46, łamane 19 z dnia 28 marca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej powiatowi kielskiemu. Powiatowski zwrócił się do nas o zapewnienie pełnego wkładu 70% po stronie gminy Międzyrzec Podlaskiej na realizację inwestycji budowy chodnika w miejscowości Cewica. Jest to już kończący ostatni etap tej realizacji. W związku z powyższym podejmujemy stosowną uchwałę. Jednocześnie informuję sołtysa i radnego tego terenu, że powiat już wdrożył procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla tego przedsięwzięcia. Dziękuję. To uchwała opiniowała komisja budżetowa. Proszę bardzo Państwa, jeśli macie pytania. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaskie z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniającą uchwałę nr 6, łamane 46, łamane 19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie pomocy finansowej powiatowi kielskiemu. Przystępujemy do głosowania. Artur Sławomir. Za. Mielewska Agnieszka. Za. Fedoruk Zenon. Za. Czapski Jarosław. Za. Gąckiewicz Andrzej. Za. Ilczuk Jadwiga. Jestem za. Koprom Edward. Za. Piotrowski Adam. Jestem za. Lipiński Roman. Za. Łosiński Łukasz. Jestem za. Pietruk Andrzej. Jestem za. Sawczuk Tadeusz. Jestem za. Siłaków Piotr. Za. Tymoszów Maciej. Jestem za. Zaniewicz Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie punkt 6 porządku obrad. Przypomnienie o tym, że mamy małe wnioski. Proszę. Kilka. Jeszcze uwag i uzupełnień, bo papierów dzisiaj jest cała masa. A jestem, mamy 10 czerwiec, jestem winny Państwu informacje, tak jak umawialiśmy się z radnymi i sołtysami dotyczącym realizacji przedsięwzięć, wydania decyzji środowiskowych, warunków zabudowy dla budynków inwentarskich, form fotowoltaicznych i tak zwanych spornych inwestycji. Jeżeli chodzi o decyzje środowiskowe, nie zmieniło się nic od ostatniego mojego raportu. Jeżeli chodzi o warunki zabudowy, to powiedzmy o tych, które wpłynęły. Na Dołuchołęce wydano decyzję na farmę fotowoltaiczną na działce 118. Trwa postępowanie, rozbudowa budynku inwentarskiego na kurnik z Czakła, Kaczyk właśnie, kurnik z Czakła, obsada do 39 DJP. Trwa postępowanie w toku na farmy fotowoltaiczne na Dołuchołęce, działka 185 i 186 i na zaściankach na działkę 1017.
za postępowanie na zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek inwentarski Katnik obsadzony 16 JP w miejscowości Wysokie na działce 175. Trwa postępowanie związane z wnioskiem o budowę stacji balezowej telefonii komórkowej Orange Polska Wieża Antonowa w miejscowości Dołkołęka na działce 112. Trwa postępowanie na budowę budynku inwentarskiego Katnika obsada do 28 DJP w Rudnikach na działce numer ewidencyjny 185. Trwa postępowanie budowa budynku inwentarskiego Kulnika obsada do 36 DJP w miejscowości Tłuściec na działce numer ewidencyjny 502. Trwa postępowanie farma fotowoltaiczna w miejscowości Rzeczyca na działce numer ewidencyjny 1261. Trwa postępowanie w toku związane z budową budynku inwentarskiego Kurnika obsada do 38 DJP w miejscowości Kolonia Rodownica na działce ewidencyjnej 221 na 6. Jednocześnie informuję Państwa, że od miesiąca lipca rozpoczną się kontrole dotyczące segregacji odpadów komunalnych i złożonych deklaracji śmieciowych. Między innymi Związek Komunalny wraz z pracownikami Urzędu Gminy będą przeprowadzać kontrole na terenie gminy. Analizę sprawozdania składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że masa odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości osób wyznawających segregację, co będzie skutkować nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz podwyższeniem stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym zarządzamy kontrolę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na koszu worku zostanie naklejona naklejka informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji. Stwierdzony brak selektywnej zbiórki dokonuje ponownej segregacji. Odpady komunalne po ponownej segregacji zostaną odebrane w terminie następnym zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie gminy. W przypadku dwukrotnego w ciągu roku stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji określającej wysokość opłat jak za odpady zniesione. W miesiącu czerwcu spółka Związku Międzygminnego odbierało odpady, nie zostawiawszy worków na śmieci przy posesjach. Od wczoraj te worki są rozłożone przez pracowników spółki i zostawiane przy posesjach oraz część worków zostanie dostarczona do sołtysów jako pewnego rodzaju depozyt, bo jeżeli ktoś nie otrzymał tego worka, by nie ściągać tych ludzi do gminy czy do spółki siedziby, będą zostawione u Państwa sołtysu. Jeżeli komuś jest mała ilość worków na odpady, to będą mogli mieszkańcy w każdej chwili pobrać. I tak umówiliśmy się, mam nadzieję, że nie będzie to dla Państwa zbyt wielkim obciążeniem. To zamieszanie związane jest z tym, iż zamówiona partia, a właściwie ta partia worku, która dotarła ze spółki, nie spełniała norm i została odesłana w ramach reklamacji
i w związku z tym ten okres przejściowy się wydłużył. Na spotkaniu Związku Międzygminnego pan prezes prosił przekazać przeprosiny za zaistniałą sytuację i prosić też o przypominanie i zwracanie uwagi mieszkańcom o właściwej segregacji odpadów. Mieszkańcy Krzybiców obawą obserwują powstające liczne kolejki o profilu przemysłowym na terenie gminy Miejczyk Podlaski oraz gmin sąsiednich w związku z budową ubojni drogi. Z lęki o przyszłość naszej miejscowości przyjęliśmy informację o budowie kompleksu kurników na terenie Krzywicy w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej. W bezpośrednim sąsiedztwie Krzywicy są już wielkie fermy drogi, głównie Dokołęka, Korzuszki, Górka Krzemowska, Jakowisko. Wszystkie gminy fermy w znacznym stopniu oddziałują na terenie Krzywicy. Nie mieszkańcy Krzywicy stanowczo sprzeciwiamy się budowie kolejnych kurników na terenie naszej miejscowości. Uważamy, że ponad milion ptaków, które oddziałują negatywnie naszą miejscowość, to wystarczający powód, aby uzasadnić nasz sprzeciw. Krzywice jest miejscowością charakterze typowo rolniczym. Rolnicy prowadzą produkcję zwierzęcą w stopniu umiarkowanym, które będą bydło mleczne, bydło pasowe, konie, drób czy zagrodowe oraz niewielkie stadoczki, kur mięśni. Do niedawna rolnicy zajmowali się także trzodą chlewną, której pokłowy spadły z powodu ASF. Część rolników inwestują, rozwija produkcję. Część rolników prowadzi tylko produkcję roślinną, a część mieszkańców prowadzi działalność pozarolniczą. Do inwestowania naszej miejscowości sprzyja rozwojowi i powstawaniu nowych zabudowań mieszkańców. Produkcja rolnicza nie budzi sprzeciwu i nie buduje negatywnych zamysłów mieszkańców, gdyż jest to produkcja wyprowadzona elekcyjnie, prosto na naszą miejscowość, która osadza się coraz więcej nowych rolników. Podejmujemy starania o wstrzymanie wszelkich inwestycji rolnictwa przemysłowego. Kolejne kurniki zdrowia na naszym terenie mogą spowodować, że żywienie z Krzywicy będą uciekać, tym samym rozwój wioski zostanie zahamowany. A życie ludzi, którzy związane z tą przyszłość Krzywicą, staje się zmorą. Mieszkańcy Krzywicy na nagraniu 23 czerwca 2019 roku poruszyli kwestię budowy kurników na naszym terenie. Z troską naszą miejscowość podjęli dyskusji i rozważenie wszystkich argumentów zebrani podzielają obawę o to, że kolejne kurniki sprawią, że uciążliwość, którą czuwamy z istniejących obiektów, zostanie zidentyfikowana, na czym życie w naszej miejscowości uciążliwe z powodu pogody. Mieszkańcy nie są przeciwni rozwojowi, ale rozwój nie może sprawiać, że jeden przedsiębiorca osiąga swój cel, czynić życie blisko 2000 osób nie do zniesienia. Jednocześnie, jeśli warunki do życia się pogorszą, to o przyszłości rozwoju Krzywicy będzie można zapomnieć. My mieszkańcy Krzywicy uczestniczących w zebraniu, lista obecności osób uczestniczących w zebraniu dołączona do petycji, wyrażamy sprzeciw co do budowy kurników na terenie Krzywicy oraz zwracamy się z prośbą do wójta gminy Miejczyk Podlaski oraz do rady gminy Miejczyk Podlaski podjęcia odpowiednich kroków, które umożliwią budowę nowej fermy w roku. Prosimy o wzięcie pod uwagę naszego głosu w tej sprawie. Państwo Radni, ta petycja przekracza uprawnienia Rady Gminy, więc tę petycję musimy przekazać wójtowi gminy, bo on jest organem, który o tym decyduje. I chciałbym to poddać pod głosowanie, czy Rada Gminy to pismo przekierujemy do wójta gminy. Przystępujemy do głosowania. Kałczuk Słowenię. Tak. Kielecka Agnieszka. Fedorów Zajonca. Szawski Jarosław. Łęckiewicz Andrzej. Tak. Kielczuk Jaluta. Tak. Dobrożny Tomasz za, Jankowski Adam. Za. Lewiński Roman. Tak. Łosicki Łukasz. Jestem za. Kielczuk Andrzej. Jestem za. Sawczyk Tadeusz. Jestem za. Siłaczuk Piotr. Za. Tymoszów Maciej. Jestem za. Zdenerwicz Słowoń. Jestem za. Panie Komisarzu, jest to pismo, będzie wysłane do Pana do rozpatrzenia. Informacyjne do Państwa sołtysów, może to dziwne brzmi, Pan Przewodniczący nie przekazał bezpośrednio pisma
ale to stanowi nowe prawo związane z petycją i z organem, który rozstrzyga jest rada gminy, w związku z tym w takiej formie nie ma. Dziękuję. Czy są jeszcze odpowiednie wniosek jest prawo? Proszę bardzo. Więc do Dożynek jeszcze jest daleko, ale my w imieniu mieszkańców Jelnicy i Sawek chcemy już zaprosić, bo w takim gronie chyba się nie spotkamy już. Także serdecznie zapraszamy do Jelnicy, a później chyba do Sawek, do tak Sawek. Jak ma być. Do Sawek, tak? Zapraszamy wszystkich, wszystkich tutaj sołtysów, radnych, z całymi rodzinami, pracowników gminy. Serdecznie wszystkich zapraszamy, media będzie też. Będzie do 25 sierpnia. Chyba tak, panie burmistrzu. Nie chyba tylko na pewno, nie chyba tylko na pewno. Każdy z państwa, na ręce państwa zapraszamy wszystkich. Na pewno zaproszenia zostaną wystosowane 25 sierpnia. Rozpoczynamy gminne dożynki w miejscowości Jelnica wspólną uchwałą. Następnie udamy się do Sawek na teren przed Świetlicą. Gdzie będziemy wspólnie przebywać, potwierdzam, jutro o 20 jesteśmy. Dobrze. Dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze jednej sprawy, można jeszcze Państwa? Proszę. Ja już dobrze zrozumiałem, bo to się w tej chwili, że będzie to kontrola, urzędnik, no i ze związku, że tam do rozumiem przyklejane jakieś naklejki, ta kontrola będzie, tak powiem, przeprowadzona w gminie. Bo ja rozumiem, że ona powinna być przeprowadzona, jeżeli są problemy, ale też w obecności samego właściciela. Będzie sztuka później powiedzieć, że coś było nie tak. Jeżeli ma jeździć, to rozumiem, że bez strony drugiej nie powinna być takiej działalności komisja. Ja to tak odbieram, myślę, że tutaj też podzielę zdanie, no bo można sobie przykleić i powiedzieć, że ciągle jest nie tak. Ale jeżeli jest w obecności, nie wiem, jak ja zrozumiałem. Jeżeli to będzie w obecności, wycofuję, a że tak powiem, wniosek, który by podważał działanie komisji. Ta informacja ukaże się na stronie gminy. Jeżeli ktoś z właścicieli sobie wrzut, aby w jego obecności, bardzo proszę, staw tygodnie i czekać, aż przyjedzie samochód i dokona tam. Nie będziemy czekać absolutnie na nikogo. Zostanie przeprowadzona kontrola, zostanie to udokumentowane fotografiami, aby nie budziło wątpliwości i podpisem protokołu. Proszę Państwa, nie będziemy funkcjonować w ten sposób, że będziemy szukać właściciela, czy jest w budynku inwentarskim, czy jest w sklepie, czy gdziekolwiek indziej. Nie. Nie. Będzie to przeprowadzone w taki sposób. Jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć przy kontroli, to bardzo proszę czekać w dniach wyznaczonych na samochód i nic nie stoi na przeszkodzie, aby być na miejscu. Dziękuję. Absolutnie nie, proszę Państwa, z tego względu, z bardzo prostej przyczyny. Z tego względu, że samochody, które odbierają śmieci, nieczystości, oprócz tej jednej miejscowości przeprowadzają, że tak powiem, odbiór w innych miejscowościach. Unikamy czegoś takiego, jak chodzenie po domach i słuchanie kogoś, czy jest, czy nie, czy jest spuszczony pies, czy nie, czy można wejść na posesję, czy nie można. Ta kontrola nie jest związana z jakąkolwiek dyskusją dotyczącą na ten temat, czy ktoś przez pomyłkę wrzucił jakiś śmieć, papier, plastik do śmieci zmieszanych, czy z innej przyczyny. Kontroli będą podlegały w pierwszej kolejności odpady zmieszane, czy istnieje właściwa segregacja. Proszę Państwa, mówię całkiem poważnie.
Od 15 czerwca ceny za odpady zmieszane i frakcje poszczególne wzrosły na rynku. Segregowane również, mówię, za poszczególne frakcje wzrastają na rynku. Mówię nieoficjalnie, mamy informację, że od nowego roku opłata środowiskowa nakładana przez Urząd Marszałkowski wzrośnie. W tym roku, za rok 2018, wykonaliśmy procentowy odbiór śmieci zgodnie z ustawą i nie płacimy kar, który wynosi 30% masy całości odpadów, 30% segregowania. Myśmy osiągnęli blisko 32%. Na koniec tego roku musimy osiągnąć współczynnik 40%. I my się możemy spierać, czy ktoś dobrze segreguje, niedobrze. Sam fakt zawartości worka opisuje, czy dobrze, czy niedobrze śmieci są segregowane. Z drugiej strony, jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości, w jaki sposób mają być te śmieci segregowane, na stronach internetowych gminy, Związku Międzygminnego i Spółki znajdują się informacje, w jaki sposób segregować te odpady. Przy okazji będziemy też weryfikować, zgłoszone deklaracje, z ilością osób i posesje, bo zgodnie z Państwa sugestiami sołtysów, ponoć nie wszyscy zgłosili, ale nie powiem kto, więc będziemy również to weryfikować, czy wszyscy nasi mieszkańcy złożyli stosowne deklaracje. Proszę, co jeszcze sprawy do poruszenia? W związku z tym, że Pani porządkowe, zamykam 9. sesję Rady Gminy.